Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Screamdowna razem z dodatkiem Ashes of Malmouth i w tym odcinku zajmiemy się apostatą, którego postanowiłem zrobić jako praktycznie czystego nekromantę. Może zaczniemy od podziału klasy, jest to właśnie apostata z nazwy. Jeżeli spojrzymy na skille, praktycznie nic nie mamy tutaj w inkwizytorze, bo apostata jest połączeniem inkwizytora i właśnie nekromanty, czyli dwóch nowych klas. Ponieważ nie udało mi się znaleźć specjalnej synergii między tymi klasami, no to wpakowałem praktycznie wszystkie punkty w nekromantę. Zaczniemy może od takiego elementu gameplayowego, pokażę wam jak się tym gra, a później standardowo rozłożymy wszystko na czynniki pierwsze, tak jak zawsze. No także ten odcinek będzie zamykał praktycznie nowe rzeczy w DLC, to będą już te dwie klasy, które się pojawiły, a ja postaram się w przyszłości jeszcze nagrać inne kombinacje tych klas. Jeżeli dobrze liczę, to jest ich w sumie 28, ja na razie pokazałem tylko jedną z dodatku i wszystkie z głównej gry. Teraz trzeba będzie to jeszcze wszystko połączyć, wszystkie kombinacje pospróbować, no to zajmie mnóstwo czasu. Ja tą postać od razu powiem, robiłem dość długo. Robiłem ją, słuchajcie, ponad jeden dzień. Jeden dzień i dwie godziny. Zginąłem 15 razy. Jedna z potworów, 43 tysiące, prawie 44 tysiące potworów. Także dosyć dużo zabiłem. Przeszedłem całą grę na normalu, przeszedłem na elicie główną grę, zostało mi jeszcze do przejścia DLC na właśnie elicie i w sumie wbiłem 70 poziom, także taka dosyć rozwinięta postać, ale jak zawsze zostawiam dla was trochę tutaj miejsca do jakiejś poprawy, które chcecie wprowadzić, czy w ogóle zbudować postać inaczej. No ja postanowiłem właśnie, że skupię się właśnie na tym czystym nekromancie. Zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi gra połączeniem nekromanty i okultysty, bo chcą mieć bardzo dużo stworków. Jest na pewno dobra opcja, którą również być może sprawdzę. No ale ponieważ chcę zrobić wszystkie kombinacje, więc to jest właśnie apostata. No to tak, zaczynamy od włączenia dwóch buffów. Jeden buff daje nam, zaraz tylko spojrzę, dużo życia, zauważcie, 1755 życia, zaraz wzrośnie. O, to nas trochę tankuje. Co tam mamy jeszcze? Offensive ability, ona jest dość wysoka, co ciekawe, na tej postaci dość wysoka. Ja w tej chwili mam już, zaraz zobaczę, 1700 w porównaniu z 1300 obronnej. Ta postać z jakiegoś powodu właśnie ma wysoką offensive ability. No to fajnie, bo będziemy walić krytyki. Tutaj mamy drugą sprawę, która zwiększa przede wszystkim bonusy dla różnych... Zaraz, defensive rośnie i jeszcze procentowo offensive. To jest dość ciekawe, właśnie spojrzę teraz, czy faktycznie tak jest. No tak, również zwiększa nam offensive i defensive i to jeszcze bardziej. Już mamy 1900 i 1400. Przede wszystkim ten drugi skill pakuje nam nasze pety. Tak, zwiększenie bonusu do obrażeń i takie tam, no to później przejdziemy szczegółowo, odporność na vitality, to też takie dosyć fajne. Mam też podpięte dwa skille do tego, pasywne, a to też później. Także generalnie dwa buffki tylko mamy z rozdziału skilli na tej postaci i dwa buffki z itemek. Ja postanowiłem, że po prostu dam sobie dwa dodatkowe buffy, one będą działać na nas i na nasze pety, więc to jest dobra sprawa. Bonus dla petów i tu też mamy bonus dla petów, także to wzmacnia i nas i właśnie wszystkie nasze stworki. Tutaj mamy jedną istotkę, którą sobie przywołujemy, to jest trzeba co chwilę robić ręcznie, ona lubi sobie ginąć. Powinna być mocna, ale taka mocna nie jest, lubi padać. To niestety jest tylko w jednej sztuce występuje. Można chyba mieć trzy, ale one krócej żyją, także ja postanowiłem mieć jedną. No i 9 szkieletów maksymalnie, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy tutaj pokazuję. Tak, 9 summon limit, no czyli musimy to zrobić, poczekasz na cooldown. Ja może poskładam, jak widać, też szkielety są dosyć różne. Ten tutaj jest magiem, ten ma miecz. Zdarzają się też łucznicy, ten jest jakiś taki twardszy chyba. O, tu mamy znowu dwóch z takich, chyba to są magowie. I zaraz zrobimy trzeciego, znaczy trzecią grupę, to już będzie 9. O. I pod lewym guzikiem mamy bardzo fajny skill. On przywołuje takiego upiora, zobaczcie, jakie są straszne obrażenia. 15 tysięcy vitality decay w 5 sekund, prawie 4000 ether damage'u i jeszcze z głównej broni. To jest około 20 tysięcy obrażeń. Ja nie jestem do końca pewien, jak to działa. Czy to działa w momencie rzucenia na przeciwnika, czy to jest powodowane już przez tego upiora. On ma własne życie i żyje przez 10 sekund. I możemy w sumie, jeżeli policzymy recharge i czas życia upiora, to możemy mieć chwilowo 2. Także to jest nasz taki dosyć nietypowy atak. To jest właśnie nasz główny atak. Po prostu wysyłamy te upiory konkretnie na konkretnego przeciwnika. One tam chyba biją grupowo w ogóle. No i do tego mamy tą grupę 9 szkieletów i tego grubasa. Także standardowo mamy 10 petów, chwilowo jeszcze będą się pojawiać dodatkowe 2. No i teraz gameplay, jesteśmy w kryjówce Crowleya. Crowleya, nie wiem dlaczego, zawsze mi się z Crowleyem Alisterem miesza, pewnie stąd ta nazwa. No jak widać, damage jakiś tam leci, wysłałem jednego upiora, on sobie za nami jeszcze tej chwilę lata, ale za chwilę zniknie.
No jak tylko widzimy przeciwnika, to możemy, o, następnego upiora i podbiec troszeczkę do tyłu. I teraz zaczyna się cała masakra. To znaczy nasze tutaj szkielety walczą, nasz grubas walczy, on rzuca skillami, upiór gania przeciwników. Wszystko dzieje się praktycznie samo. Ta postać, jeśli już wyślemy wszystkie potwory, to ona właściwie sama nie musi atakować, nie musi walczyć. Wszystko się już dzieje automatycznie. Jak widać, wyżynamy. Oni mają, zaraz zobaczę tylko poziom. Tak, oni mają równy poziom co ja, czyli 70. Są wyskalowani do mnie i jesteśmy na elicie. W razie czego możemy sobie przywołać tutaj troszeczkę many. To jest z reliktu, taki dosyć znany, często przeze mnie używany bonus. To też później przejdę do tego przy już pokazywaniu samej postaci. No jak widać, fajnie to szybko idzie, w miarę wszystko ginie. Biegniemy sobie dalej. Tutaj od razu powiem, że jeżeli chcecie sobie po prostu pofarmić reputację dla Devil's Crossing, to właśnie musicie robić ten obszar. A zaraz jak z niego wyjdziecie, to macie bardzo blisko do obszaru z pszczołami. Także można właściwie zrobić to i zaraz potem polecić sobie na pszczoły. Jeszcze po drodze wybić trochę szkieletów. Dzięki temu pakujemy praktycznie reputację tutaj za sługusów Cronleya. Później po drodze tłuczemy szkielety, a następnie tłuczemy pszczoły. Więc właściwie nabijamy trzy reputacje naraz takim jedną rundką. Można sobie właśnie taki cały run zrobić. Ja nie będę robił całego. Skończymy tutaj na bosie. Ale właśnie gdyby ktoś chciał farmić, a dość ciężko się tutaj farmi, właśnie trzeba to wielokrotnie tą właśnie tutaj kryjówkę robić. Można to właśnie sobie połączyć z kolejnymi, właśnie z kolejnymi, no można powiedzieć dwoma obszarami. Tam właśnie po drodze do tego trzeciego obszaru z pszczołami znajdziecie szkielety, no i później już same pszczoły. Także to jest dość wygodne. Ja tutaj właśnie sobie troszkę farmiłem. Głównie już reputację, bo tak naprawdę to powinienem tą postacią pewnie iść albo na Crucible, albo też na już Ultimate. Ewentualnie robisz tutaj jeszcze DLC. O, właśnie trochę oberwałem. Z leczeniem jest trochę słabo, trzeba po prostu sobie podkaz jeść. A, no i jeszcze jeden skill, o którym zapomniałem, to jest taki jakby dopalacz. On na 10 chyba sekund, czy 12, zobaczę. Tak, na 10 sekund wzmacnia nasze pety. I tu jest troszkę problem, no bo ja w tego skilla jednak pakuję, to zżera dość sporo punktów, w ogóle ta postać jest bardzo punktożerna, dość ciężko ją rozwinąć wcześniej. Ale jeżeli właśnie z jakiegoś powodu potrzebujemy dopakować nasze pety jeszcze bardziej, no to możemy na chwilę to włączyć. No niestety trzeba to robić ręcznie właśnie tutaj naciskając guzik albo ewentualnie używając skrótów. Ja dość często o tym zapominam, także no nie kocham takich skilli za bardzo, ale gdyby jakiś boss po prostu się wydawał zbyt silny, no to możemy chwilowo wszystko dopakować, chwilowo wzmocnić nasze pety. No ale tak jak mówię, ma to cooldowny, jest to dłużej nie działa niż działa, takie sobie, no ale jest to jakiś dodatkowy dopalacz. Już prawie dochodzimy do bossa. Zresztą wyrżnę wszystko jak leci. Szkielety się mniej więcej do mnie teleportują, to możesz na chwilę zatrzymać na przykład, zobaczyć co dobiegło. Grube ich stankujemy, znowu wrzucamy naszego tutaj upiora. No już wyczyszczone. Sama walka z bossem będzie troszkę gorsza. Tu w ogóle, co ciekawe, mam buga często w tych drzwiach, nie mogę przejść. On jest dość twardy i ma pancerz. Nie możemy go zdjąć, bo nie mamy nullifikacji. Także on w tej chwili wyżyna naszych, a właściwie nie za bardzo zbiera. On jest dalej w tej swojej osłonie. Chyba już mu zeszła i właśnie zaczyna mnie tłuc. Także będę musiał teraz ganiać w kółko. Przypoływać po kolei wszystkie tutaj istoty. I stopniowo go tam męczyć po troszku, aż padnie. No, nie wszystkich bossów się tym dobrze tłucze. Nawet dobrze mi się tłukło, szczerze mówiąc, ostatniego bossa w grze. Nie licząc dodatku, tego takiego, no, jak go nazwać, istotę ktoniczną, dużą. Dużą istotę ktoniczną, dosyć dużo życia ma. Ten build sobie nawet nieźle poradził. No, 15 zgonów to nie jest dużo jak na całą grę, jak na 24 godziny grania. Co tu mamy? Właśnie znowu muszę włączyć naszego grubasa, bardzo szybko pada niestety, kolejne trzy szkielety, wysyłamy znowu upiora, no już jest tam jakąś 1/4 życia ma. Reszta ginie praktycznie bez problemu, oni sobie spokojnie radzą, wyżynają. Szczególnie ten upiór bardzo mocno bije. Ja bym nawet włączył teraz ten dopalacz, ale już nie trzeba. Jeszcze chciałem przywołać, włączyć dopalacz dla petów, ale już nie trzeba, bo już zabiliśmy. Dobra, także tutaj myślę, że się zatrzymamy, ja może jeszcze wyjdę troszkę dalej, żeby nam nic nie wlazło, tak na wszelki wypadek. I zaraz wam rozkminię postać. Się jeszcze tutaj pokażę wam jeszcze, którędy się idzie później tutaj dalej. Jakby ktoś nie wiedział, pewnie wiecie, bo już przeszliście grę, no ale tak wam pokażę. Można oczywiście teraz się teleportować do następnej lokacji i zrobić te pszczoły, albo zresetować całość i zrobić to wszystko jeszcze raz, ale można też po prostu pobiec. Tutaj zdaje się jeszcze jest jakaś mała grupa. No po drodze coś pozbierać i
W tym momencie już wychodzimy do lokacji, czekaj, tylko zerknę na mapę, nie wiem, czy to mi się uda. Wyszlibyśmy przy Twin Falls i z Twin Falls pójdziemy malutki kawałeczek i tutaj są pszczoły. Także to można połączyć wszystko. Dobra, no to tak, zaczniemy może od skilli. Jeżeli chodzi o Inkwizytora, początkowo wziąłem tutaj jeden punkt, ale też go wyrzuciłem. Stwierdziłem, że i tak nie używam broni zasięgowej, akurat używam miecza. Także tu jest tylko jeden punkt włożony dla zaznaczenia, że to jest apostata, bo każdy mój build jest dwuklasowy. Jeśli by kiedyś tam jakieś punkty można było włożyć, ja przypuszczalnie po prostu ładowałbym tutaj, po prostu ładowałbym więcej statystyk. Natomiast nie wiem, czy mi punktu wystarczy. Ta postać jest, jak widać, strasznie punktożerna. Ona nie jest jeszcze skończona. Nie mamy jeszcze wzmocnionego tego tutaj bonusu. Tu płyną co najmniej 4 punkty. W te dwa nie wiem, może jeszcze włożę, a może już zacznę pakować Inkwizytora. Na razie stan na level 70 jest właśnie taki. Teraz wyjaśniam. To są dwa skille, w które włożyłem po jednym punkcie. W ogóle tutaj musicie odjąć od wszystkiego 4, bo ja mam plus 4 do statystyk, nie do statystyk, do skilli. Plus 4 mam do skilli ze sprzętu, dlatego jest plus 4 wszystko. I tutaj wkładałem po jednym punkcie. Chodzi o to, żeby to czasami odpaliło, jeżeli akurat będziemy na cooldownie i kogoś tam uderzymy normalnie bronią, to żeby to odpaliło albo żeby to odpaliło. To nie jest takie istotne, bo to w ogóle nie jest pod ten build, ale tutaj możemy odzyskać trochę życia i energii. I tam oczywiście przyłożyć trochę przeciwnikowi. Tutaj możemy zaatakować kilku i co tam jeszcze, przestraszyć. Także to, jeżeli któreś z tych efektów skoczą, to dobrze, ale nasza postać generalnie nie powinna stać i okładać przeciwnika bronią. To jest tylko tak na wszelki wypadek. A poza tym, jeżeli bardzo chcecie, to możecie do tego podpiąć dwa skille. Ja w tej chwili nie mam dwóch skilli, które się aktywują na atak, ale nie jest wykluczone, że wy będziecie mieli i moje drzewko dewocji też nie jest jeszcze na full. Także może tutaj coś dojdzie. Na wszelki wypadek właśnie warto mieć po jednym punkcie, to są tylko dwa punkty w sumie, czyli jakby jeden poziom, a mamy szansę na dodatkowy efekt i właśnie możliwość podpięcia później dodatkowych skilli. Teraz tak, rdzeniem całego buildu są nasze pety, są szkielety, tutaj mamy ich już 9, jak widać nie mają za dużo życia, ale mają dość spory bonus, 132% do obrażeń, biją dość słabo, no ale są. I co więcej, te szkielety mają podpięty Elemental Storm, czyli będą dodatkowo stawiały takie wiry. Bijący trzema żywiołami. Bardzo fajna sprawa, bo jest ich 9, co chwila któryś atakuje, one mogą właśnie tym przeciwnika zaatakować jeszcze dodatkowo. Tutaj mamy dodatkowy bonus, jest dodatkowe 6 szkieletów, mniejszy recharge i na końcu mamy jeszcze grubo zwiększone obrażenia żywiołowe i z vitality. Co tam jeszcze? Zwiększenie armoru i odporności na vitality. Także te szkielety są ogólnie dość odporne na witalność, natomiast inne ataki mogą je zabijać bardzo łatwo, na przykład trucizna czy jakiś tam inny atak. Na przykład chaosem czy ogniem, będą niestety dość masowo ginąć. Następnie mamy Grubasa. No Grubas, jak widać, ma więcej życia, 24 tysiące. Również bonus dla jego obrażeń, dla HP. I on generalnie bije trucizną i ma podpięte Twin Fangs, czyli on może dodatkowo jeszcze uderzać takimi jakby kolcami wampirycznymi. One mogą mu przywracać życie, dodatkowo ranić przeciwników za prawie 2000. No, jak to aktywuje się, to się aktywuje. On nie zawsze dojdzie do przeciwnika, czasami gdzieś tam się pęta albo zginie. Ale właśnie mam podpiętego skilla i do szkieletów, i do petów. Także pety same z siebie biją naszymi skillami z drzewka dewocji. Nic nie musimy robić, one same będą to robiły za nas. Tutaj mamy znowu jakiś tam dodatkowy power do poisonu. To ogólnie to jest taki trujący mobek, który dodatkowo bije. I generuje threat, czyli on jakby ściąga agro na siebie. No to bardzo fajnie. Tutaj mamy znowu ICD Poison, czyli i dodatkowy threat, jeszcze może Confuse'a wrzucić. No także ogólnie on się powinien zajmować skupianiem przeciwników na sobie, podczas gdy szkielety i my tam podrzucamy właśnie te upiory i dosyłamy po prostu kolejne szkielety w miarę jak one padają. Tutaj mamy właśnie upiory, wcześniej już pokazywałem, to jest 20 tysięcy obrażeń, dużo. Ja miałem na postaci około 50 tysięcy, 60 tysięcy obrażeń z krytyka. No, ale ten upiór, raz, że może mieć dwa, że to on chyba sam tym bije. No, nawet jeśli nie, to sam fakt, że postać, która praktycznie bazuje na petach, jest w stanie przyłożyć za 20 tysięcy, no to jest myślę fajne. I ta postać się generalnie sprawdza, przynajmniej na razie. Za dużo nie pada i przeszła grę prawie 2 razy. Tutaj mamy jeden z dwóch skilli tych ekskluzywnych. Ja wziąłem tego. Zauważcie, że on znowu zwiększa nam defensive i offensive, tak jak ten jeszcze jeden, o którym zaraz powiem, że mam dwa skille, które nam zwiększają defensive i offensive. Dosyć dziwna rzecz, bo nie dość, że jesteśmy DPS-em, to jeszcze trochę tankiem, a postać w ogóle nie była robiona w tym kierunku. No i oczywiście ogromny bonus dla petów, to jest głównie po to. I podpięte do tego Giant's Blood, które będzie nas leczyć. Ta postać w ogóle ma kilka spraw, które mogą ją same podleczyć. Chyba to są dwie itemki i właśnie to.
Także co pewien czas możemy się wyleczyć Junkbloodem. I dopóki mam to włączone, mamy dopalacz do obrony, ataku i bonus dla petów. Tutaj jest drugi skill, ten, którym właśnie na początku odpalaliśmy. Offensive Ability i życie, obrażenia eteryczne, no to takie sobie, ale trochę bije. I do tego podpięty Fetid Pool, czyli jak nas biją, to my oddajemy ponad 1000 obrażeń z witalności trutki. Jeszcze spowalniamy. No fajna sprawa. I druga część to jest oddawanie obrażeń przede wszystkim. Koło 1000. No także rodzaj retaliacji, jak coś słabego nas uderzy, to samo zginie. Skoro już mamy tą część, to możemy mieć równie dobrze i tą. To nie jest tank, który będzie stał i oddawał obrażenia, ale może się tak zdarzyć, że właśnie jakieś małe dziadostwa do nas będą podchodzić i dzięki temu jest szansa, że je ubijemy. Tutaj mamy ten skill dopalający, jeszcze niedokończony, brakuje 4 punkty. Niby dużo, 100%, ale pamiętajcie, że to jest procent składany, czyli jeżeli te pety już mają na przykład 900 bonusu, no to to nam da kolejne 100, czyli tylko 10% więcej, nie? To nie jest takie dobre, jak się wydaje. No, ale jak nic nie mamy, to jest dwa razy większe obrażenie od petów. Co więcej, to leczy pety. Także jeżeli pety są ranne, a my to wrzucimy i one nie zginą od razu, no to mogą się trochę wychilać. Za dużo się nie wychilają. Wychilają się jakieś 1400 HP, no to nie jest dużo, ale lepsze to niż nic. No oczywiście kolejny bonus to Vitality i Poisonu, czyli to wzmaga i obrażenia szkieleta i tego grubasa. Jak on się nazywa? Blightfang. Jakiś diabeł zarazy czy coś takiego. No tłumaczenia nie będę robił, bo już kto inny to zrobił, nie wiem czy dobrze czy źle, nie będę wnikał. Ja jadę po angielsku, żeby nie było jakichś niedomówień. Jak chcecie odpowiedniki, czy w ogóle grać po polsku, to sobie po prostu przestawcie. To jest wszystko. Także to są wszystkie skille. Dwa pety, dwa buffy, okazjonalny buff, stale włączony właśnie ten jeden buff tutaj, ten mocniejszy. Dwa skille, które się mogą aktywować od autoataku i główny atak. Także to jest wszystko. Teraz tak, jeżeli chodzi o drzewko dewocji, które właśnie wyłączyłem, włączam. A to tak, idziemy po kolei. Mamy jaszczurkę dla regeneracji HP. Nie zaszkodzi, bo my musimy jednak stać i żyć, a nie padać. Tu jest Bat, daje Vitality Damage, to jest dobre. I Vitality Decay, to jest dość fajne właśnie tego naszego głównego ataku. Jeśli mamy trochę bonusów do Vitality Decay'u i Damage'u, no to dzięki temu właśnie wyciśniemy te 20 tysięcy. To jest dość ważne. Vitality Bleeding chyba niezbyt istotne, tutaj niby trochę życia przywraca, no i to jest podpięte do Blight Finda, czyli on tym bije generalnie, już na który level? 18. No także tak to wygląda na 18 levelu, on za tyle dodatkowo jeszcze może uderzyć przy każdym ataku. To jest, jeśli przypiszemy właśnie jakiś skill do peta, to pet będzie tym bił przy swoich atakach. Następnie mamy podpięty kijek pasterza, do czego? Do Rip Spiritu, czyli jeżeli atakujemy tym naszym upiorem, bodajże, dobrze mówię? Rip Spirit, chyba to jest to, chyba tak, zobaczę jeszcze. Rip Spirit, tak, to jest do naszego głównego ataku, czyli cały czas atakując, odpalamy właśnie kijek pasterza, on daje co? Bonus dla petów, taki pasywny, odporność na żywioły, też fajne, bo dzięki temu nie będą tak strasznie padać, więcej życia, więcej obrony, też dobre, no i co pewien czas dodaje taki dopalacz, 174, to jest dużo, to jest praktycznie więcej niż mamy z naszego pasywnego buffu. Także to jest kolejny bonus dla petów i on się ciągle aktywuje, bo my ciągle tym upiorem bijemy. Wziąłem też kruka. Dlaczego wziąłem kruka? On daje jednak bonus do ataku dla petów i chyba tyle. No i ogólny atak. Także to po prostu wzmacnia trochę pety, a potrzebowałem, bo tutaj się dostaje 5 zielonych. Także żeby aktywować inne rzeczy, czasami trzeba brać słabe gwiazdozbiory. No wziąłem akurat ten, dzięki temu dostałem 5 zielonych i coś tam innego aktywowałem. Wziąłem też żabę, to jest nowe. Żaba daje co? Odporność na Vitality, trochę wysysania życia znowu i jakieś tam bonusy do Vitality. Niby spoko, ale tutaj również chodziło właśnie o 3 punkty tego kolorku, jak on się nazywa, Ascendant i zielony. Także po prostu, żeby aktywować inne rzeczy. No i tu jest taki dosyć istotny gwiazdozbiór, to są właśnie te wiry, które będą rzucane przez nasze szkielety, podpięte właśnie do szkieletów. No i rozmaite bonusy do obrażeń od żywiołów i też bonus dla petów do obrażeń od żywiołów. Jeśli jakiekolwiek zadają, a być może zadają na przykład magowie, no to będą zwiększone. Jest też dodatkowa odporność znowu na żywioły. Znowu duża szansa, że nasze pety nie padną od razu. Tam mieliśmy chyba 15, tu jest 10. Jest jakaś szansa, że one coś przeżyją. No i kolejny bonus do obrażeń żywiołowych. Dzięki temu te wiry jako tak otłuką. No w sumie jak to pododajemy, to wychodzi prawie 2000 obrażeń, czy coś koło tego, nawet może więcej. Za każdym razem jak gdzieś jakiś wir się aktywuje. Później zdecydowałem się na Fetid Pool w ramach obrony. On ma przede wszystkim ten efekt, że właśnie będzie oddawał dodatkowo
Vitality i Poison, a to się jakby nakłada znowu na nasze oddawanie obrażeń z pasywki. Także my oddajemy jakąś tam witalnością i czymś tam jeszcze, a Fetid Pool też po swojemu oddaje. Także mamy dwie takie jakby retaliacje. Praktycznie nie mamy żadnej retaliacji, żadnych bonusów, ale i tak oddajemy. Jak ktoś nas uderzy, to oberwie. Tutaj mamy bonus do Vitality Decay, a jest wszystko pod ten nasz główny atak. Vitality Decay znowu. Vitality. Offensive Ability też się przydaje. Znowu Vitality Decay i Vitality Damage. Także generalnie jest to nasze obrażenie od witalności, takie pseudo-wampiryczne, to nie powoduje wystania życia, ale takie jakby to jest, no można powiedzieć, witalność łączy się z życiem, jakby coś jakby wampiryczny typ obrażeń, chociaż, no tak mówię, on nie wysysa sam w sobie. Po prostu obrażenia witalnościowe, można powiedzieć. Następnie mamy, co ciekawe, Behemota. Jakoś tak się złożyło, że po prostu wystarczyło kolorów, i stwierdziłem, że to jest całkiem dobry gwiazdozbiór. Popatrzcie po kolei. Regeneracja życia, no jak w sumie chcemy jej dość sporo, mam ponad 200, także to się przydaje. Następnie mamy życie dla petów, czyli wzmacnia wszystkie pety. Można nas wyleczyć z przerwami 24-sekundowymi, ale można nas wyleczyć za 17% życia plus 880 i jeszcze zwiększa nam chwilowo leczenie. To jest bardzo fajna sprawa dla tanka, a my jakby musimy tankować, żeby móc naszych zwierzaczków doglądać, żeby nam nie padały, to my musimy żyć, bo jak padniemy, no to koniec, one też giną i my giniemy, musimy od nowa. Więc ważne, żebyśmy nie padali, będąc takim jakby pasterzem naszych petów. Tutaj znowu regeneracja, to się oczywiście sumuje, tu już mamy 10, tu mamy 15, plus tyle ile mamy, plus oczywiście później procentowe na to, no i z tego się robi kilkaset. Życie dla nas nie zaszkodzi, tym bardziej, że mamy pasywkę, która to zwiększa, jest już jakaś synergia. I tutaj patrzcie, 20% regeneracji dla petów, też nie zaszkodzi, szczególnie jak włączymy buffa, który im jeszcze to zwiększy, to znowu dodatkowo będzie zwiększone te 20%, plus jaką tam mają, nie wiem czy mają jakąkolwiek, ale jeśli mają, to ona jest zwiększona, no i znowu jeszcze procentowo zwiększa naszą regenerację życia. Fajna, bardzo fajna, świetna sprawa. Teraz tak, to jest chyba wszystko poza jednym, który zostawiłem na koniec. Tutaj 5 punktów poszło też w tą główną rozetkę, żeby sobie tutaj poodblokować różne rzeczy. Teoretycznie można je podobno wyciągnąć, jeżeli już mamy poodblokowane rzeczy. I jakby już po włożeniu, odblokowaniu można je później wyjąć i włożyć gdzie indziej, ale ja tego nigdy nie próbowałem, nie wiem czy to jest patchowane, czy nie, możecie spróbować. No i tu jest tak, to co wszyscy zapewne mówią, że mam mieć, Bysmiel z Bond, tam więzy Bysmiela i co tu włożyłem. Na razie mam bonus do petów, no, do całego damage'u i do prędkości, będą w przyszłości odporność na vitality jeszcze większa, szkielety już i tak mają, kolejne 40% i życie. I tutaj będzie skill, który będzie no niezbyt fajnie przyzywał istotki. On będzie przywoływał jedną istotkę, niespecjalnie mocną, która będzie tak, żyła 20 sekund i 60 sekund recharge, czyli przez 1/3 czasu ona będzie z nami. Niezbyt dobra, no ale skoro już zamierzam i tak włożyć 2 punkty, no to mogę jej włożyć i trzeci. Jeszcze jest miejsce, zostanie 6 punktów. No te 6 punktów to zostawię dla was do rozkminy, w co tam chcecie włożyć. Oczywiście możecie całkowicie przerobić build, nie ma problemu, ja się nie obrażę. No ale tak myślę, że te 6 jeszcze pozwoli nam aktywować cały jeden jakiś tam, na przykład można by wziąć sobie Mantykorę, nie wiem czy ona się z czymkolwiek łączy, o ma akurat Icy Damage i Poison, to by może pomogło naszemu petowi. Offensive Ability też mamy wysokie, można by wziąć, jeżeli ktoś chce, nie? Tutaj mamy szansę na atak i to by znowu można było podpiąć do tych dwóch naszych pasywnych skilli, mówię tutaj zaraz, mówię o tych dwóch, nie? Na przykład do tego jednego z nich możemy podpiąć Mantykorę. A więzy Bysmiel są chyba, właśnie nie wiem, też od ataku? Zobaczmy. Tak, to jest na atak, czyli podpinamy to i na przykład podpinamy Mantykorę. I dzięki temu, że ja tam włożyłem punkty, mamy gdzie to podpiąć. Także to jest przydatne. Dwa punkty wkładamy i możemy podpiąć dwa kolejne skille. To czy to będzie akurat więzy Bysmiel i Mantykora, czy coś innego, to już zostawiam wam, ale może być, nie? No i tak, no i to by było wszystko. Teraz jeszcze tylko sprzęt. Od razu mówię, dość istotne, żeby tutaj mieć plus do wszystkich skilli. Akurat na tej postaci mi się udało i mamy to w offhandzie. Plus jeden skilli. Do tego mamy Beastlord Calling. To jest augment, który zwiększa moc petów. Fajna sprawa. Oraz Wrathstone, który daje nam właśnie Ether Weapons. To jest jeden z tych buffów, które na początku odpalałem. To wkładamy do broni. Najważniejsze w tym przedmiocie plus jeden do skilli. W broni to samo. Plus jeden do skilli, to jest najistotniejsze. Mamy już plus dwa. Znowu mamy Beastlord's Calling i mamy Empowered Impaling Weapons z Vicious Spikes, co daje znowu obrażenia przebijające dla naszych petów, a to jest dość istotne, bo część szkieletów może być chyba łucznikami, jeśli dobrze kojarzę.
Więc to im zwiększy power, jak nie zwiększy, no to i tak zwiększy każdemu obrażenia o te 40 punktów. No mało, ale zawsze, nie? Lepiej coś takiego mieć, co dopali wszystkie nasze pety, niż nic nie mieć. Najistotniejsza część, plus 1 do skilli. Następnie czapka, plus 1 do skilli. I tu już zacząłem wkładać Anti-Venom Salve i Flame with Powder. To jest augment na 70 level, ale on nam daje Pierce Resistance, która jest bardzo biedna, szczególnie, że jesteśmy na elicie. Dlatego ja w cały pancerz włożyłem właśnie te augmenty z Flame with Powder i czekałem aż do 70 level, żeby wam tą postać w ogóle pokazać. No do tego mamy Anti-Venom Salve, to już też taka rzecz, którą ja bardzo lubię używać. Jest w całym pancerzu, a w ringach mamy Corpse Dust. Teraz tak, właśnie jeżeli chodzi o ringi i inne rzeczy, wkładamy Rift Hound Salt, to daje bonus do petów, kolejne Elemental Resistance 15% i to mamy wszędzie, nie? Mamy to razy 3 praktycznie, czyli 45, czyli praktycznie no bardzo duża odporność na żywioły. Do tego mamy Corpse Dusty, czyli zwiększenie regeneracji życia i plus 1 do skilli tutaj w Death Ward. Co ciekawe, Death Ward daje też szansę na wyleczenie, nie szansę, pewne wyleczenie, jak mamy 25% życia. To nas praktycznie leczy, jak już padamy. Świetna sprawa. Mamy też tą krew giganta z Behemota, która też się aktywuje, jak tam nas biją. I jeszcze mamy w pasku też leczenie, ale to za chwilę. Także tutaj mamy już plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. I to jest właśnie te plus 4 do skilli. Następnie mamy ringi. No ringi mi się niespecjalnie udały. Mam trochę regeneracji życia i trochę samego życia, ale szału nie robią. No oni po prostu nie znalazłem lepszych, bardziej pasujących. To trzymam, ponieważ to daje regenerację życia i samo życie. Poza tym nie jest za specjalne, no daje też odporność na żywioły, to od biedy może być. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, Anti-Venom Salve i Flame with Powder. Odporność przede wszystkim na przebijanie i regenerację życia. No przy okazji mamy bardzo dużą odporność na trutkę, także trutką się nie musimy specjalnie przejmować. To tu się też bardzo zastanawiam, jaką klatę wziąć, bo też mi niespecjalnie nic pasowało, ale ta oddaje znowu, to jest chyba trzeci efekt, który oddaje, Vitality Damage, Vitality Decay, jak nas coś uderzy. Miałem tu włożony Rigid Shell, nie zmieniłem, powinienem wyciągnąć i włożyć coś innego, ale na razie nie chwilowo jest. No i znowu Flame of Powder. Sama klata no, daje przede wszystkim pancerz, trochę życia i Vitality Damage i Decay, to nawet się w miarę klei. Odporność na Ether, no powiedzmy, że może być. Nie jest najgorsza, jest jakaś synergia, ale nie jest też pewnie najlepsza. Gacie, dużo armoru. Blade Bards, tym razem możemy oddać obrażenia z Frozman i Piercing i jeszcze z głównej broni. Znowu kolejne 2000 możemy oddać, jak coś nas uderzy. To już jest czwarty efekt. I znowu Anti-Venom Salve i Flame with Powder. Same gacie dają trochę Offensive Ability, to jest dobra rzecz, bo się w miarę klei z postacią. No reszta niespecjalnie. Pierce Damage, Cold Damage, Frozman to my za wiele nie robimy, ale no takie mam, to takie używam. Rękawice. Drain Essence to jest chyba... Nie, nie używamy. Ona jest wprawdzie u Nekromanty, ale nie używam. Natomiast ma Doombolt. Doombolt może przywalić za 3000. No jak siada krytyk, to przy okazji wali Doombolt. Fajna sprawa. I jeszcze redukuje przeciwnikom procentowo życie. Augmenty te same. I znowu mamy Vitality Damage i Vitality Decay. Kolejny bonus do naszego głównego ataku. I 89 Offensive Ability. To jest fajna sprawa. Nie dość, że mamy jej sporo, to jeszcze mamy później zwiększoną procentowo. Dalej tak, gacie były, to teraz buty. Buty też dość grube, Worm Scale to nam daje znowu, zaraz, to się samo chyba aktywuje i chroni przed żywiołami, no 6000 obrażeń możemy wchłonąć, także nie jest najgorsze. Chroni przed żywiołami krwawieniem, nie jest najgorsze, długi recharge, ale jest. Standardowo Mark of the Traveler, to we wszystkich butach się daje, albo tą lepszą wersję. No i Flame with Powder znowu po raz kolejny. Mamy z tego trochę odporności na żywioły, Offensive i Defensive Ability, to jest fajna sprawa, reszta w ogóle nie pasuje. No ale przynajmniej są grube. Jak nie macie nic lepszego, to po prostu załóżcie jakąkolwiek legendę po 50 levelu, bo przynajmniej będziecie mieli armor. No chyba, że macie jakiś konkretny build i bardzo chcecie, ale czasami mi się zdarzało, że zapominałem o tym i chodziłem w jakimś strasznie słabym pancerzu, bo chciałem jakieś tam efekty, ale potem się okazywało, że mam na przykład 18 armoru zamiast 900. Także tu lepiej jednak nosić te legendy, przynajmniej w pewnym momencie. Mamy też pasek, on znowu nas może wyleczyć, jak nam spadnie poniżej 20, także to się łączy z tym, z Defy Death. Ogólnie jak giniemy, to dostajemy dwa potężne hile. No poza tym nic ciekawego, tyle że trochę odporności na trutkę, ale ważne jest to leczenie, efekt leczący. Tu jest mój ulubiony talizman, chyba prawie zawsze go używam. To jest wersja trzecia, z trzeciego poziomu trudności po prostu. I mamy tu już dopalacz z trzeciego czy drugiego? Chyba z...
Nie wiem, może drugi. Drugi albo trzeci. Empowered, chyba drugi. Chyba drugi. Bo wydaje mi się, że Mana Infusion na trzecim ma 500 damage'u. To jest chyba druga wersja. Jest jeszcze trzecia. Bonus do wszystkich statystyk naszej postaci po 5%. To jest ważne, bo ta postać ma porówno. O tym nie mówiłem. 242 we wszystko, nie? W tej chwili. 34, no bo lewla nie wbiłem. Ale jedziemy po kolei. Po 8, po 8, po 8, po 8. Dzięki temu mamy bardzo dużo możliwość zakładania praktycznie wszystkiego i mamy dopalacz porówno do wszystkiego. To jest ogólnie taki, ja to nazywam equilibrium, od filmu takiego był. Nazywam to equilibrium, po prostu taka równowaga, nie? Że wszystko dałem porówno. Każdy build, jeżeli się skupimy na jednym elemencie, ma swoje plusy i minusy. Także można tutaj dyskutować, co jest lepsze, można iść czysto w jedno. Ale jak nie macie za bardzo pomysłu, albo chcecie spróbować tego co ja, no to właśnie jedźcie porówno. To ma swoje plusy. Można założyć dużo sprzętu i nawet jak gdzieś coś tam w danym momencie byście chcieli więcej fizyk, czegoś tam więcej, zawsze można to poprawić konkretnym sprzętem. Macie dużą bazę, bo to jest 240 czy tam coś koło tego, plus różne bonusy, plus procentowo, plus tam jeszcze mamy z postaci trochę. I dość wysoko to wchodzi i pozwala naprawdę dużo ekwipować. Daje różne boosty. Nie jest to najgorszy pomysł. Nie twierdzę, że najlepszy, najbardziej optymalny, ale na pewno nie najgorszy. Także to wzmaga właśnie te trzy. No i mamy ten Mana Infusion, czyli dopakowanie energii. Postać niestety, że mocno żre energię, głównie z powodu tego Rip Spiritu, tego głównego naszego ataku z upiorem. On zjada bardzo dużo, bardziej mamy bonus do statystyk. On zjada nam 400 energii, 400 many, także praktycznie 4 rzuty i nie mamy. Tak, to byłoby chyba wszystko. Tutaj jest jeszcze medal, no w medalu też mi się nie udało, ale mamy tu przynajmniej bonus dla petów i trochę regeneracji życia. No i tak, zobaczmy może jeszcze tutaj, jak wygląda sprawa z regeneracją. Mamy 24 energii, to jest bieda. Tylko właśnie trzeba się wspomagać tym Mana Infusion i tak dosyć trzymać palec na spuście, po prostu wystawić wszystko i rzucać stopniowo tym upiorem, w miarę nam, jak nam wraca energia. Jak brakuje, to można potka wypić, jak widać mam 99, nawet nie kupowałem. Także nie jest tak z tym bardzo tragicznie, ale ta postać faktycznie jest bardzo punktożerna i bardzo manożerna. 278 regeneracji HP, chwilowo może wzrosnąć. Nie jest to super, ale ja zalecam mieć co najmniej 200 na każdej postaci. Jak możecie 400-500 to jeszcze lepiej, a są i buildy na czystą regenerację HP. Także generalnie bardzo fajna sprawa, oszczędza wam jedzenia, ratuje wam dupę, może przeciwdziałać wszystkim efektom rozłożonym w czasie, tak zwanym dotom. Warto trochę mieć, tak zupełnie bez, czy na bardzo niskie ja bym nie chodził, jak macie około 50 to źle, ja bym wcisnął 200 i więcej. Jeszcze raz tutaj pokażę, tutaj właśnie te offensive i defensive, 1400 obrony, 1924 ataku. No i ta postać jest taka, jaka jest w tej chwili, ona jest w 2/3 gry mniej więcej, pod koniec, zostało jeszcze trzeci difficulty, zostało 30 leveli do wbicia, kilka punktów tutaj jeszcze możemy z devotion wbić, tam dokładnie 9. No i 30 poziomów, także ta postać na pewno będzie ewoluować, ale po praktycznie dwóch pełnych przejściach gry, jak zauważyliście, zajęło to dobę, czyli no, może nie pełnych przejściach gry, bo jedno było z DLC, a drugie bez. Można liczyć mniej więcej 12 godzin na przejście gry, no może 15. Tak to mniej więcej wygląda tą postacią. Także to byłoby wszystko, to był Apostata, czyli połączenie Inkwizytora i Nekromanty, dwóch nowych klas. Dziękuję wszystkim za uwagę, no i widzimy się mam nadzieję w kolejnym odcinku, jeśli poskładam jakiś kolejny build, a jeśli nie, to będzie być może albo inna seria, albo znowu coś na temat farmienia kasy na Steamie, to jeszcze zobaczymy. Jeśli chodzi o Grimdawn, no to w pewnym sensie przynajmniej pokazałem wam dwie nowe klasy, jeśli chodzi o dodatek Ashes of Malmouth, który polecam. Oczywiście jeśli możecie, kupcie go taniej, bo ja wybuliłem stanowczo za dużo za niego, pełną kasę, a lepiej by go było kupić taniej. Ale nie żałuję, ogólnie dosyć fajna klasa ten nekromanta, fajnie mi się też grał Inkwizytorem, no i chciałbym poskładać wszystkie możliwe buildy, ale tak jak widzicie, no zajmuje to dobę czasu rzeczywistego, dużo testów, dużo prób, jeśli miałbym poskładać kolejne tam 10 czy 12 buildów, no to musiałbym grać pewnie kilka tygodni non stop. Także no nie wiem kiedy i czy będę grał, ale jeśli tak, to się chętnie z wami podzielę. Jeśli macie jakąś sugestię, że chcecie konkretną postać, to napiszcie, to wtedy jakby przesunę na początek kolejki, postaram się jak najszybciej poskładać. Jeśli macie jakieś sugestie co do poprawy, buildu również piszcie. No, pozdrawiam i to byłoby wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku.